Po przerwie zadam obraz. Bardzo proszę. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Kuratorów Myśliwożu. Komisja skrutacyjna w składzie Ferdynand Łukasik przewodniczący, Wioletta Dziewińska członek, Andrzej Wójcik członek stwierdza, iż w czasie głosowania w sprawie odwołania radnego Ryszarda Wiśniaka z funkcji przewodniczącego Rady Powiatów Myśliwożu 9 czerwca 2016 roku na sali obrad obecnych było 17 radnych. Liczba wydanych kart do głosowania 17, liczba kart do głosowania wrzuconych do urny 17 kart wrzucono, głosów ważnych 17, głosów nieważnych oddano 0. Oddano za odwołaniem Ryszarda Wiśniaka z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu głosów 8. Przeciw odwołaniu Ryszarda Wiśniaka z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu głosów 9. Głosów wstrzymujących się 0. Komisja stwierdza, że pan Ryszard Wiśniak nie został odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu Myśliwożu. Komisja stwierdza, iż głosowanie odbyło się zgodnie ze statutem i jest ważne. Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu. Podpisy, przepraszam, członków komisji. 3 podpisy. Dziękuję bardzo, Przewodniczący. Proszę bardzo, Państwa. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, chciałam pogratulować Panu, że Pan został, aczkolwiek byłam przekonana, że zło dobrem zwyciężamy i to dobro akurat pokazuje, że zwycięża. Myślę, że to, co powiedziała wcześniej nasza koleżanka, co powoduje, że nie możemy normalnie pracować, bo składa się bezsensowne wnioski. Pozwólcie Państwo, że zakończymy na tym etapie te wnioski, a zaczniemy wspólną pracę. Jesteśmy otwarci na pracę, jesteśmy otwarci na współpracę, jesteśmy otwarci na realizację Państwa wniosków i takiej współpracy oczekujemy. Myślę, że to głosowanie tylko pokazało, że jesteśmy zwarci, gotowi do tej pracy i bardzo zdeterminowani. Przekonajcie się sami Państwo, że bardzo dobrze chcemy dla tego powiatu i przyłączcie się do naszej drużyny. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pani Radna. Proszę o uwagę, Pani Radna. Tak, bardzo proszę. Bardzo dziękuję radnym, którzy poparli nasz wniosek. Widać po wynikach głosowania, że nasze wątpliwości nie są tylko tej grupy radnych, które podpisały. Chciałabym tutaj odnieść się do słów Pana Starosty. Jak na razie to cały czas słyszymy tylko zaproszenia do współpracy, ale żadne z nas nie dostało tych zaproszeń. Już wielokrotnie mówiłam, że naszą rolą jest działanie na rzecz, jako radnych, działanie na rzecz wszystkich mieszkańców powiatu. My nie kierujemy się osobistymi urazami, nie wiem, jakimiś nieznaskami z lat poprzednich. Zależy nam bardzo na to, żeby ten rozwój powiatu był zrównoważony. I to dzięki nam pewne działania obecny zarząd podjął, bo to dzięki Komisji Oświaty, gdzie wypracowano pewne wnioski, będzie rozpoczęta strategia pracy nad oświatą w powiecie myśliwolskim. A szkoda, że tego nie zostało, to nie zostało ujęte w informacji dla mieszkańców, że to nie zarząd, tylko radni zainicjowali działanie zarządu. I bardzo bym prosiła, my jesteśmy zawsze gotowi do współpracy. Naprawdę pomożemy. Tylko proszę, żeby Państwa drużyna była na tyle rzetelna, że chciała nas zaprosić do tej współpracy i nie zmuszała nas do tego, żebyśmy wymuszali, powtórzenie, wymuszali pewne działania zarządu, które spowodują, że życie mieszkańców i gospodarcze życie i społeczne mieszkańców będzie poprawiona. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza sesja spowoduje również, że Pan Przewodniczący weźmie pod uwagę to, co mówiłam wcześniej, czyli będzie traktował nas na równi
z innymi radnymi ze swojej koalicji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku głosowania tajnego Rada Powiatu w Świeborzu nie dokonała odwołania radnego Ryszarda Wiśniewa z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu w Świeborzu. Ostatni punkt naszych obrad. Zamykam posiedzenie. Dziękuję bardzo za uwagę.